John Cena! Freestylo, witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będziemy naprawiali BMX-a, którego kupiłem jak byłem na... Byłem w Kołobrzegu, kupiłem BMX-a i leży u mnie od 2 miesięcy. Dlaczego go kupiłem? Bo poczułem nagłą chęć jazdy na rowerze. A dlaczego leży nieużywany u mnie od 2 miesięcy? Bo z niego nie korzystam. Wow, ale czemu nie korzystam? Bo nie potrafię na nim jeździć, poza tym ma luz na przednim kole. Poza tym oponki wyglądają mocno średnio i dzisiaj go naprawimy, a naprawimy go po to, aby dać go mojemu młodszemu bratu, bo może zacznie jeździć na rowerze. Zobaczymy. Żeby nie było, że nie sprzątam się i podłogę z rana specjalnie myłem. Teraz wjechałem na rowerze, to od razu zamiatam oczywiście w kąt. Chyba dokręcone. Dobra, to idzie. To jest w ogóle źle założona te łon. To powinno być tutaj, ale luzy. Na sam start zajmiemy się luzami. W sumie jeszcze przed tym zdejmę sobie oponę. Czy ty jest... No? Gdzie? Nie. Chociaż to w sumie opona z przodu nie jest wcale w takim złym stanie, więc po prostu zostawię ją bratu na zapas. Tamta z tyłu, no nie wiem, nie podoba mi się po prostu tak jak wygląda, więc dlatego ją zmienimy. Znaczy przód też zmienimy po to, żeby były dwie takie same. Tak więc szybkie porównanie, jak kręci się ośka przed. Bez opamiętania. Nie mam 2,19, więc po prostu wkręcę to wimadło. Idzie jakoś tak trochę opornie. No i pojawia się problem, bo się okazuje, że ta jest skrzywiona ośka, jest uszkodzony gwint, więc ja już tym trasę mogę kręcić w kółko. Nic się nie dzieje. Jestem ciekaw, czy uda mi się ogarnąć taką ośkę. Więc poza zmianą ośki, czas na oponki. Kupiłem takie najzwyklejsze z Mitasa, bo uznałem, że po co przepłacać. Na tym i tak będzie jeździła osoba, która zaczyna, więc kompletnie nie poczuję, czy będzie miała opony, które kosztują 200 zł za sztukę, czy opony, które kosztują 50 zł za sztukę. Dętka przebita nie była, więc posłużę się starą dętką. Dobra, jest równe 55 PSI. I w sumie te 55 PSI przy wadze mojego brata, czyli jakieś 120 kg, myślę, że będzie wystarczająca. Ile k***a? A ile on teraz waży? 120 kg? No nie. Teraz zdemontuję koło z tyłu po to, aby wyczyścić napęd i aby zmienić oponę. Wiem, że to jest niby opona do dirtu, ale wygląda to no mega słabo, szczególnie jeżeli z przodu mamy oponę typowo streetową. To jest jakaś tragedia, jak już powinno być raczej na odwrót. Tutaj niestety sobie nie poradzę z rowerem na stoku, muszę go dać do góry nogami, bo te koło jest tak mocno dokręcone. Oh, dobra, poszło. Ach, kurde. O, polska góra. Tutaj też od razu widzę, że ten konus się obraca w palcach. Więc też go trzeba będzie dokręcić. To i tak trzeba będzie zdemontować, aby umyć to wszystko w myjce razem z zębatką i łańcuchem, tak żeby cały napędzik był czyściutki. Jak już koło jest zdemontowane, wrzucimy je na centrownicę, zobaczymy jak się kręci, czy prosto jest obręcz. Szczerze, nie ma tragedii. W BMX-ie wydaje mi się, że w ogóle nie czuć tego, jak koło ma takie lekkie bicie, ale na pewno się sobie przysiądę i wycentruję. Więc tak, koło jako tako ogarnięte, na boki już prawie, że w ogóle nie ma bicia. Że chodzi o góra-dół, nie wiem, jakoś ciężko mi tutaj ustawić, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj już jest kilka wgnieceń, więc idealnie się tego zrobić nie da. Dobra, więc tutaj mamy bębenek, mamy też zębatkę. Łożyska tutaj w sumie w miarę git pracują, ale za to na samych zapadkach mamy tutaj sporo syfu. Więc to odkładam do mycia i bierzemy się za demontaż korby i zębatki. No ta zębatka to jest mocno usyfiona, widać, że generalnie tutaj na pewno stał przekroczony czas zmiany łańcucha. Ten support też tutaj działa tak mocno słabo. Weź nagraj, póki nie spada. Rozbieram ten support i patrz jak to wszystko się sypie, już cała podłoga jest brudna. O, i teraz bardzo fajnie widać jak ten support działa. Jak widać, działa tak. No, powiedziałbym, że średnio. Jeżeli mnie pamięć się myli, to te BMX-owe supporty wybija się po prostu w nie uderzając, więc tak też uczynię. No i w teorii już powinien puścić, ale go tutaj dalej trzyma. Dobra, więc może wbiję go w sumie w drugą stronę. O, mamy to, wyszedł. No i te łożyska kręcą się tragicznie. Dobra, czas wybić łożyska, potraktuję je po prostu młotkiem, tak będzie szybciej.
tylko nie chcą wyjść. W teorii jak złapię to tak, to będzie nieco bardziej stabilnie. Widzicie coś? Nie. Do takiej okazji mam specjalne rzeczy, tak zwany młot bezwładnościowy. Działa to mniej więcej w taki sposób. Nawet to nie pomogło. Zastanawiam się, czy jakby wrzucić tą ramę do myjki na noc, gdzie jest płyn do mycia brudnych napędów, czy to by w jakiś sposób nie pomogło, tylko boję się o lakier. Nie wiem, czy nie uszkodzi wtedy lakieru. No, lakier jest w stanie, no, w kosztuka. Nie wiem, dla bezpieczeństwa zdemontuję na pewno klocki, tak żeby nie zostały zatłuszczone w międzyczasie. Tutaj też, czego widzę, jest sporo syfu, to jest całe zerdzewiałe. Jest tutaj dużo piachu, więc w sumie to też sobie wrzucę do myjki, tylko przed tym zdemontuję klocki. Jak już tak w sumie wszystko demontuję z zamiarem wrzucenia tego do myjki, w ogóle zrobię się straszny syf jak chyba nigdy, to zdemontuję też stery, żeby je też dać do myjki, je nasmarować i tak dalej. Czemu by nie? To widać, że to jest zapuszczone jak ten rower. W sensie jest tutaj po prostu dużo syfu. Wydaje mi się, że jakby go po prostu wziąć, ładnie wyczyścić i tak dalej, to on... się wyczyścić, no właśnie, chodzi mi, żeby wyczyścić w kontekście, że w jakiejś myjce i tak dalej, to nie będzie wcale aż takie złe. Zobaczmy, co nas czeka tutaj. Szczerze liczę na to, że będzie więcej syfu, chociaż tutaj mamy sporo rdzy, ale piachu tutaj nie ma, jest tylko woda, w sensie widać, że był często myty w tym, pod ciśnieniem, ale stery kręcą się całkiem przyzwoicie. To też się włoży do myjki. Dawaj, całą oponę od razu, Kuba, co się będziesz... Właśnie włożył niby tą ramę, tylko boję się o lakier. Żeby kierownica nie wisiała na samej klamce, to również od razu tutaj zdemontuję. Dobra, więc biorę te rzeczy, po prostu wrzucę je do myjki. Więc tak wygląda zębatka przed umyciem, zobaczymy jak będzie po umyciu. Po umyciu wygląda w taki sposób. Myślę, że przeskok jest kolosalny, nawet widać napis Salt Plus. Jak ktoś się z was zna, może dać znać, czy to jest coś dobrego, czy niedobrego, bo mi to nic nie mówi. Many months later. Minęło około 2 miesiące od tego, kiedy ostatni raz robiłem ten rower i właśnie zgromadziłem wszystkie części, jakie udało mi się z niego znaleźć. No i teraz musimy go w końcu poskładać. Ale może w roli wyjaśnienia, dlaczego to wszystko tak długo trwało, a już tłumaczę, musiałem zamówić piastę i to tak odkładałem w czasie, potem zanim ona doszła, bo się okazało, że kupiłem ją z Decathlona. A szła gdzieś chyba z Niemiec czy coś takiego, więc nie wiem, o co chodzi. Swoją drogą kosztowała na sklepie Decathlon chyba 59 zł, 49 zł, a fakturę dostałem na 60 coś euro. No ale koniec końców piasta jest, koło się kręci w miarę elegancko. Oponki już założyłem zarówno na tył, jak i na przód, więc teraz muszę to wszystko ze sobą połączyć. Tutaj są te wszystkie stare części. Widzę, że niektóre dalej leżą w odrdzewiaczu, znaczy nie w odrdzewiaczu, tylko bardziej w degreaserze do mycia napędów. Niektóre rzeczy tutaj leżą w stylu klocki, które na 99% będę musiał zmienić. Widzę tutaj dwa nowe łożyska. Ciekawe mnie, czy będą pasowały, czy nie. Nawet nie wiem, jak się tutaj znalazły. Więc zacznę od przetarcia tego wszystkiego, tak aby nie wkładać tutaj jakichś brudnych części, na których jest jakiś pył albo naszła nowa rdza. Tak wstępnie sobie to podzieliłem na stery, piastę z tyłu, korbę, support i hamulce. A zacznę sobie od sterów. Generalnie te łożyska kręcą się spoko, w sensie to jedno jest maszynowe, drugie jest pozostałością maszynowego chyba. Dokładnie, bo mamy tutaj bieżnię zewnętrzną, bieżnia wewnętrzna jest tutaj. Ja zmieniać tego nie będę, ponieważ nie czuję takiej potrzeby, w sensie będzie i tak się to fajnie kręciło. No i teraz w jaki sposób działają łożyska? Jest elegancko. Na taką rdzę mam jeden fajny patent, a mianowicie wkrętarka, na której jest taka szczotka, wkładamy to. To akurat nie chcę wejść, bo jest trochę mało miejsca, ale już widzę, że i tak wyczyściło tą stronę, więc teraz zrobię to samo z tej strony. No i jest czyściutko. Chciałbym teraz rower postawić na koła, więc w tym celu muszę poskładać piastę. Wydaje mi się, że zbyt skomplikowane to nie będzie. W BMX-ach mają nieco inne standardy niż w MTB, na przykład konusy są na nakrętkę 23 oraz w sumie drugą 23, ale akurat nie mam drugiej takiej, więc użyję sobie tego takiej podróbki Knipexa. Łożyska w pieście kręcą się elegancko, bębenek też, więc możemy to wkładać do roweru. Kiedy kupiłem tego bolida, to on miał jakieś obłąki chyba 2.0 albo 1.95
I szczerze wam powiem, że na tych szerszych oponach wygląda o niebo lepiej. Te smarowniczki z Shimano są jakieś dziwne, szczególnie jak się włoży do nich ten biały smar, ponieważ on czasami leci, jak się klika, czasami nie leci, trzeba go dopychać. No i teraz skończyłem klikać i nagle zaczął lecieć. Chyba szybciej będzie, jak po prostu to wykręcę i nałożę palcem. Nie wiem dlaczego, ale to łóżko mi cały czas wchodzi po skosie. Ale mam na to nieco inny plan, a mianowicie zdemontuję koło z tyłu, koło z przodu, licząc, że nie trzeba będzie demontować, i spróbuję to wprasować w imadle. Zobaczmy, czy z drugim łóżkiem również będą takie problemy. Nie, to wchodzi równo. Kurde, to ciekawe dlaczego tam też szło z takim dużym oporem. Mam tutaj bardzo dużo podkładek do tego pod korbę. Nie do końca wiem, jak je ustawić, aby linia łańcucha była prawidłowa. Więc jeszcze przed tym, jak założę samą korbę, będę musiał wyczyścić łańcuch, bo nie wiem czemu jest usyfiona. Nie chciałbym go zostawiać takiego brudnego. Łańcuch umyty, szczerze wam powiem, że efekt jest taki 6, może 7 na 10, ale to chyba z powodu takiego, że tam w drugim pomieszczeniu jest około 2-3 stopnie, czyli tyle samo ma woda, w sumie degreaser. Dobra, więc z moich skomplikowanych obliczeń matematycznych, to znaczy przymiaru na oko, wychodzi, że dwie duże podkładki i jedna mała są w zupełności wystarczające. W BMX-ach w teorii, przynajmniej takich streetowych i tak dalej, hamulca nie ma. Ja jednak tutaj założę hamulec z bardzo prostego powodu. Mój młodszy brat ma coś między 7 a 12 lat, więc nie wiem, czy ogarnie tak coś jak hamowanie nogą, ale po prostu hamowanie bez hamulca. W tym celu oczywiście najpierw muszę napiąć koło, no bo tak jak widać, łańcuch jest cały luźny. Sposobów na napięcie łańcucha jest całkiem sporo, ja na razie zrobię to tak na pałę, to znaczy ręką, i zobaczymy, czy się udało. Nie, dobra, sposób na pałę chyba się nie uda. Po prostu chodzi o to, żeby był jakiś drewniany trzonek, aby nie porysować ramy, i będę sobie to odciskał, w tym samym czasie dokręcając koło. Minus tej metody jest taki, że przy napinaniu musicie sobie troszeczkę kontrować, to znaczy jak dociskacie to koło tak w miarę mocno, w sumie to odciągacie to koło tak w miarę mocno, to te koło będzie wam schodziło na jedną ze stron, więc musicie to sobie raz na jakiś czas trochę poprawić. Linka w przewodzie nie ślizga się zbyt dobrze, więc założymy nową linkę oraz przewód. Wnioskuję, że tutaj powinien być jakiś dedykowany regulator, który się włożył śrubkę ze SRAM albo z Shimano, który no tutaj niestety nie pasuje. Chodzi o to, że jest inna grubość gwintu i tak w sumie teraz nie za bardzo wiem, co z tym faktem zrobić, no ale chyba nie mam za dużo opcji, po prostu to czymś tutaj przykręcę, żeby tej linki nie zostały się luzem. Jako tako udało mi się to poskładać, aby działało, aby odbijało równo, znaczy poskładać, założyć te same miękkie, jakie miękkie szczęki. Założyć po prostu szczęki, tak jak mówiłem, klocki zabierzemy nowe. Minus jest taki, że nie mam żadnej dedykowanej do BMX-a. I nie wiem, czy to jest ten sam rozmiar, czy nie. Wydaje mi się, że raczej podejdzie. Tak, podejdzie, będzie luksusowo. Ale oczywiście przed założeniem nowych klocków benzyną ekstrakcyjną odtłuszczę sobie obręcz, tak żeby tutaj nie było żadnego tłuszczu. Jak widać, na tej stronie trochę spu było. No i ostatni element tej całej układanki, czyli fioletowy zacisk na linkę. No i co, rower w teorii gotowy. Jeszcze tam śruby do Moska dokręcę. No i to w sumie tyle, nie wiem. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć na zakończenie odcinka. No trochę żałuję, że ten rower kupiłem. Nie kupujcie nigdy rowerów na kacu. W ogóle nie kupujcie rowerów typu BMX. Do więzienia z nimi i do widzenia.